Dziennik pokładowy. Znowu czwartek. Pusta ładownia, pusta szkatułka, puste żołądki, a przysłowiowego wiatru w żagle jak na lekarstwo. Kryzys sięga dna Hermesa. Nasza sytuacja wymaga radykalnej zmiany myślenia. Jak ryba nie chce przyjść do Gogo, to Gogo pójdzie do ryby. Lub wody. Węgorz z rusztów, śledź w śmietanie, a może tak, skumbrie w tomacie. Co to? Czyżbyś na pniu sprzedała wszystkie ryby? A do 100 000 huraganów ani pieniędzy, ani jedzenia. Co właściwie robiłaś, jak ciebie nie było? Co to może znaczyć? Czy to but? Już wiem, Gogo! To jest tajemniczy plan. A każdy taki plan prowadzi prosto do ukrytych skarbów. Kotwica w górę! Żagle na wiatr! Dziennik pokładowy. Niedziela. Hermes trzyma się twardo właściwego kursu. Raz w życiu każdy może natrafić na wielki skarb. Nawet kapitan Klipper. Gogo! Mamy ją! Mamy go! Trzymaj swoje łakomstwo. Właśnie dzięki tym owocom trafimy do celu. Patrz! Wszystko zgodnie z planem. Nie kijem go, to łopatą. Marsz na drzewo! Z łopatą 5 kroków na północ. Gogo, trafiłaś doskonale we właściwy punkt. Przesuń się. Tysięcy huraganów. Albo plan jest fałszywy, albo nie ta wyspa.
I to ma być cały skarb? A może są to czarodziejskie buty? Buty do góry? To jest napad! Nie ruszać się! Ja od razu wiedziałem, że te buty są niezwykłe. Kiwit, do ataku! Ja muszę mieć te buty! Trzymaj się, Gogo! Za mała jesteś na takie buty. Już taki jestem, że co chcę, to mam. Sam widzisz, Klipper, że buty pasują na mnie jak hulał. Trzeba mieć nogę. Nic z tego nie rozumiem. Przecież ty chodziłeś po wodzie, a Roger tonie. Kiwit! Ratunku! Ach, niech mnie rekin powącha, jeżeli jeszcze raz zawierzę twojej głowie do interesów, Klipper. Noga z ciebie, Roger. Kto to widział, żeby w butach skakać do wody? Dziennik pokładowy. Cudów nie ma. Miraże, złote góry i siedmiomilowe buty zostają za rufą Hermesa. Owoce z wyspy skarbów mogą przynieść fortunę. Szanse należy chwytać w locie. Kurs na Bambuco!